Słuchajcie, wygląda na to, że mamy przełom. Witam Was bardzo serdecznie w tym pięknym nowym dniu. Rafał z tej strony, nie wiem czy wszyscy mnie kojarzą czy nie, ale mamy przełom, z którego jestem naprawdę dumny, a mianowicie przez wiele miesięcy pracowałem nad takim projektem, który się nazywa Naked GoPro razem z dronem o mniej więcej 2,5 cala, tak? To jest akurat CineLog 25. I muszę Wam powiedzieć, że ciągle mnie napotykałem na jakieś trudności. Jak nie sam kład, który nie latał tak jak chciałem, na przykład śmigło nie kręciło się zbyt w tą stronę, tak jak bym chciał, to może zasilanie było nie tak, to może coś było z łącznością. I w tej chwili, po paru miesiącach prób i błędów, wreszcie trafiłem na zestaw, który mi najbardziej odpowiada. Oczywiście on jeszcze nie jest optymalny, bo życzyłbym sobie trochę lepszej kamery, ale mimo wszystko mam CineLog na Crossfire HD z kamerą Polar, czyli można nawet latać w nocy. Do tego mam Naked GoPro 6 z filtrem od Mavica Zoom. To jest akurat filterek polaryzacyjny. I to wszystko zaczyna mi hulać. Dzisiaj zmieniłem jeszcze sposób zasilania. Zasilam bezpośrednio z kontrolera lotu. I słuchajcie, odbyłem teraz pierwszy lot. Wygląda to super, króciutki. Zaraz polecimy jeszcze raz. Ale to też oznacza, że mogę się przenieść do miasta, bo ten zestaw waży poniżej 250 gramów. Jednocześnie mogę latać bardzo blisko ludzi i blisko obiektów, przelatywać przez auta. I wreszcie mam cały setup, który spełnia moje oczekiwania. Oczywiście można by jeszcze zastosować inną kamerę, na przykład rozebrane Hero 9, ale jestem już naprawdę bliski sukcesu. I muszę Wam powiedzieć, że wyzwań związanych z takim kładem, z eksploatacją, jest mega dużo. Począwszy od radia, systemów, ustawień, konfiguracji, częstotliwości, siły sygnału, zasilania, pozwoleń, masy. Tak w miniaku wchodzimy do salonu, faktycznie aktywujemy system i możemy latać. Tak tutaj musisz wypracować każdy element. Ja sobie zdaję sprawę, że te moje filmy, one nie będą popularne, ale mnie to mega cieszy, jeżeli mam takiego kłada, którym jestem w stanie na przykład przelecieć pod stołem czy przez auto, tego typu projekty podjąć i to wszystko ma ręce i nogi. Lecimy! Albo trzy rzeczy są bardzo pozytywne. Po pierwsze, jak spojrzymy na kamerę, ona cały czas rejestruje obraz. Jest gitara. Teraz mogę spokojnie wyłączyć nagrywanie. Zakończyło się nagrywanie i wyłączymy kamerę. Więc zacząłem mieć 100% kontrolę nad nią. A to jest mega krok. To jest krok wręcz milowy. I praktycznie można w 100% kontrolować to, co się robi tym malutkim dronem, a dzięki temu też ludzie się nie boją. Przed chwilą latałem koło pana, mniej więcej 5 metrów od pana i od pani z pieskiem i tego maluszka naprawdę ludzie się nie boją. Słuchajcie, wnioski są następujące. Zrobiłem całą sesję, około 6 pakietów. Lata dobrze, może jest troszeczkę zbyt wrażliwy na bodźce, trzeba mu troszeczkę Frodo
ująć, ale tak poza tym jest naprawdę dobrze i nagrywa cały czas i jest włączony, kiedy ma być włączony, jeżeli chodzi o kamerę. I te tryby przyłącza się, fajnie lata blisko ludzi, ludzie się go nie boją, psy się go nie boją. Można zasuwać też przez plac zabaw. Mam do niego osłonę, jeżeli chodzi o osłonę samego obiektywu, czyli ta kamera się tak szybko nie zniszczy. I wygląda to naprawdę ok. To zasilanie wziąłem prosto, tak jak jest GPRC ma tutaj, prosto z kontrolera lotu, nie stosuję już tej przejściówki na port balansera. Także podsumowując, dzisiaj jestem mega zadowolony i takie małe rzeczy, ale bardzo cieszą, bo tym quadem można zrobić niesamowite tematy. Blisko ludzi, wewnątrz pomieszczeń, na zewnątrz. Latać mega odważnie, a jednocześnie mieć świadomość taką, że nie zrobimy nikomu krzywdy, bo to jest najważniejsze. To, że drona stracimy, to jedno, ale że nie zrobimy nikomu krzywdy. Dzięki za uwagę, trzymajcie się i widzimy się w kolejnych epizodach i przy okazji kolejnych przygód już niedługo. Do zobaczenia. Cześć. Thank you.